W Jeleniogórze senator Krzysztof Mróz uroczyście rozpoczął drugą kadencję w Senacie. W spotkaniu wzięli udział parlamentarzyści, senatorowie, samorządowcy z regionu oraz prezesi spółek. Żeby rozwiązywać konkretne sprawy. Ja mówiłem o budowie obwodnicy Złotoryi, o którą będziemy walczyli, o przebudowie drogi Jelenia Góra-Bolk z obwodnicą Kaczorowa, o budowie bazy lotniczego pogotowia ratunkowego, o deglomeracji, o budowie drogi S5, o pozyskiwaniu środków na inwestycje w strefach ekonomicznych. Myślę, że dzisiaj takim wyzwaniem dla nas wszystkich to jest służba zdrowia, tak? Są problemy szpitala w Złotoryi, są problemy oczywiście szpitala w Jeleniej Górze i to są takie rzeczy, które właśnie wspólnie z Urzędem Marszałkowskim, z Urzędem Wojewódzkim i z Ministerstwem trzeba starać się szukać wsparcia. No i oczywiście kwestie wszystkie infrastrukturalne, te kwestie drogowe, tak? My musimy udrożnić Kotlinę Jeleniogórską, ale także inne tereny, które no, potrzebują tej komunikacji, a tutaj bez wsparcia rządowego będzie bardzo, bardzo ciężko. Udało się naprawdę sporo wykonać. Otrzymaliśmy duże wsparcie pieniędzy rządowych, chociażby z rezerwy ministra spraw wewnętrznych i administracji na odbudowę dwóch odcinków dróg powiatowych w Strużnicach, Gruszków, Radomierz-Janowice, całkowite przebudowy z ponad 10 milionów wsparcia. Muszę powiedzieć, że ja sporo zawdzięczam, mam bardzo dobrą współpracę. Pan senator Mróz nigdy nie odmówił takich sytuacji, kiedy prosiłem o jakieś wsparcie, tym bardziej, że problemów w mojej miejscowości w Lenie jest bardzo dużo. Borykamy się z problemami finansowymi, z problemami demograficznymi. Ostatnio bardzo dużym problemem jest brak wody, czyli szereg tych problemów udaje się może powoli, ale jednak rozwiązywać między innymi dzięki także i wsparciu parlamentarnemu. Bez tego praktycznie byśmy stali w miejscu. Dlatego my staramy się maksymalnie szeroko ze wszystkimi osobami, które w tej władzy uczestniczą. To są i posłowie, i senatorowie, ale też reprezentanci rządu w terenie, czyli tutaj pan wojewoda z tymi samorządami większymi, czyli Urząd Marszałkowski, czyli Zarząd Województwa Dolnośląskiego. No myślę, że tutaj ze wszystkimi trzeba współpracować, bo nie ma innej możliwości. No tych problemów jest dużo, każdy ma te problemy trochę inne, ale zawsze jak się mówi, to co dwie głowy, to nie jedna. Samorządowcy mówili, że tylko dobra współpraca z senatorami i posłami może wpłynąć na rozwój regionu. To właśnie oni lobują w rządzie i pomagają rozwiązać bieżące problemy.